Cześć, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie rozpakowanie ciekawych głośników od firmy Genius, jeden z najnowszych modeli. Głośniki noszą oznaczenie SW21375. Zobaczcie, mieszczą się naprawdę w niewielkim kartoniku, dlatego jestem ciekaw przede wszystkim jak wyglądają, jak są wykonane oraz też najważniejsze, czyli jak grają, jaki dźwięk będą w stanie zapewnić przy tak niewielkich wymiarach. Ceny sprawdzicie w opisie filmu, natomiast w tej chwili bierzemy się już za rozpakowanie. Zapraszam. No dobrze, nowe głośniki od Geniusa, Rocket Woofer Bomb, ciekawe, 2.1 standard, czyli z subwooferem, 12 W RMS, model, jak widzicie, to jest SW21375, zawartość opakowania, specyfikacje, łącznie 12 W, subwoofer ma 6 i satelitki 2 razy po 3 W. Stosunek sygnału do szumu 75 dB i wielkość tych przetworników i oporność. Zakres częstotliwości, wymiary subwoofera, satelit. No, takie bardzo podstawowe informacje. Nie ma tutaj co się nad tym rozwodzić, gdyż dużo ważniejsze jest po prostu jak wypadną w praktyce. No i mamy kilka też takich informacji, chociażby wooden loudspeakers, czyli głośniki w drewnie, w tym przypadku w MDF-ie zapewne, kontroler głośności, wbudowany wzmacniacz i czysty dźwięk. No cóż, zobaczymy. Natomiast ciekawi mnie to, jak zagrają takie małe głośniki. Dobrze, trzeba się jeszcze pozbyć tych folii. No i faktycznie już widzę, że jest to MDF, więc o tyle fajnie, że nie plastik. To jednak bardzo dobrze robi na sam dźwięk. Ok, jedno mamy rozebrane. Szybko wypakujemy kolejne elementy. Na pewno dobry zestaw dla osób, które nie mają miejsca na biurku po prostu. Dobrze, tu mamy przewód od satelit. Satelity dołączamy osobno. I tu mamy zasilanie oraz mini jacka do komputera. Dobra. Przyjrzyjmy się tak szybko jeszcze satelitkom. Ok. No zobaczcie, wykonane jest to ładnie. Sama membrana połyskująca, lekko srebrna, więc głośniki wyglądają elegancko, troszeczkę błyszczącego plastiku, potem MDF, elementy antypoślizgowe, a nie jest to guma, tylko coś a la filc, więc za dużej przyczepności to nie będzie nam robiło. Natomiast wizualnie póki co fajnie, jeszcze ten subwoofer, największy element zestawu, a jednocześnie najmniejszy subwoofer, jaki widziałem w życiu. Zobaczcie, z tyłu mamy na płycie wyjście audio, włącznik, wyłącznik i na stałe wczepione przewody. Mamy też oczywiście komorę Bass Reflex i front, tak samo jak w przypadku satelit, jest błyszczący z taką dość elegancko wyglądającą membraną, ale widzę, że troszeczkę, jak się przyjrzycie, troszeczkę źle spasowaną. No i mamy potencjometry, na razie ciężko reagujące do basu, oraz potencjometr głośności i jakiś LED, czyli kontrolka będzie tam się tutaj pewnie też zapalała. Więc to jest pierwszy rzut oka na ten zestaw. Chcę sprawdzić w opisie filmu. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!